Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Piotr Szkudlarek Skała. Krzyk arkuszy. Kiedy nie mogą usta krzyczeć, jak myśli, które krążą w głowie, przelewam wtedy je na papier. Serce dyktuje słowo po słowie. Czy ktoś przeczyta, nigdy nie wiem, lecz mimo tego ciągle piszę, wierząc, że papier może czasem przekazem w serca prosto krzyczeć. Bywa, iż ktoś wiadomość wyśle, że strofy moje jego myślą, a słowa nocą przeczytane z bólu strasznego serce czyszczą. Wtedy po twarzy kropla płynie, że człowiek bratnią duszę spotkał i okruch szczęścia mógł w prezencie dać, które mają wierszy postać. Saint Abiat, 8 stycznia 2023 roku. Czytał Bogdan Tymowski.